Jedną z zasad budownictwa pasywnego jest unikanie mostków termicznych. Ale co to są właściwie te mostki termiczne? Już Ci mówię. Ciepłe powietrze zawsze stara się przepływać z obszaru cieplejszego do zimniejszego i dzieje się to w miejscach, które stawiają jak najmniejszy opór, czyli w miejscach, gdzie jest najgorsza izolacja. Zatem taki mostek termiczny to jest fragment przegrody budowlanej, w której przepływ ciepła jest zdecydowanie większy niż w obszarach przyległych. No dobra, ale czemu to się nazywa mostek? No to jest mostek, a właściwie most na Wiśle. Most kolejowy. Dla mnie taki mostek termiczny to jest autostrada ciepła skierowana z budynku na zewnątrz. W miejscu występowania mostka termicznego temperatura przegrody spada. Wiążą się z tym następujące zagrożenia. W miejscu obniżonej temperatury może się wykraplać para wodna i w związku z tym powstawać pleśnie i grzyby. A poza tym wychładza to pomieszczenie i występują straty ciepła.